Dzień dobry. Katalizator wiedzy. W tym odcinku będzie mi towarzyszyła siostra Małgorzata Chmielewska za pośrednictwem właśnie tej książki Wywiadu Rzeki, w którym opowiadam na swoim powołaniu o poszukiwaniu misji życia i o tym, co jest dla niej prawdziwe. Nikogo nie ewangelizuję, nikogo nie namawiam do przyjęcia nowego światopoglądu. Chcę tylko wskazać ciekawą pozycję i wywiad z osobą, która ma otwarty umysł. W tym przypadku dla siostry znalazła ona swoją drogę i spełnienie poprzez chrześcijaństwo. Jednak generalnie wszystkie wartości, które są w pewien sposób prawdziwe, mają wiele punktów wspólnych. A zatem pozwolę sobie przeczytać krótki zarys losów osoby, która założyła wspólnotę Chleb Życia, w którym właśnie swoją misję wypełnia siostra Małgorzata. Założycielem jest Pascal, to jest artysta malarz po Akademii Sztuk Pięknych. W 1968 roku uczestniczył w ruchach anarchistycznych. Całe życie szukał prawdy. Szukał jej różnie, również w kościele, ale jak zobaczył swojego francuskiego proboszcza, który żył wówczas dosyć luksusowo, a głosił piękne kazania o ubogich, to go odrzuciło. Jak zobaczył komunistów, którzy w bardzo podobny sposób głosili swoje idee, to też go nie pociągnęli. Był przez jakiś czas narkomanem i włóczęgą. Uczył się po świecie jako anarchista, który nie chce się wiązać z żadnym systemem. Potem z żoną założyli naszą wspólnotę, powiedziałabym przez przypadek. A zatem wszyscy staramy się czasem żyć zgodnie z regułami. Jednak zawsze warto zadać sobie kilka pytań i postarać się na nie odpowiedzieć bez uprzedzeń, bez naleciałości, jakie zostały nam przekazane przez nasze otoczenie, przez naszych bliskich, dorosłych, jak rodzice, inne osoby dorosłe, które się nami opiekowały, aby zastanowić się, co tak naprawdę jest powiązane z faktami. Bowiem cokolwiek chcemy głosić, to zawsze można to sprawdzić, analizując rzeczywistą sytuację i jakie mamy podejście do danego tematu, jeżeli mamy realne sytuacje życiowe. Drugi fragment, który chciałabym przeczytać. A co to znaczy być człowiekiem przyzwoitym? Co znaczy być prawdomównym, rzetelnym? Dotrzymywać słowa, szanować innych ludzi, szanować oczywiście też siebie. Myślę, że to są prawdy uniwersalne. I analizując, szukając swojego miejsca, szukając tego, co chcielibyście robić, warto sobie zadać te pytania, na ile jesteście w stanie pójść na ustępstwa właśnie w tych kwestiach. Pozostawiam z decyzją o potencjalnym zapoznaniu się z tą książką, ponieważ macie wybór. Dziękuję bardzo.